Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Naszym dzisiejszym gościem ponownie jest Łukasz Przybyszewski z Abkhazji Foundation Fund. Witam, Łukaszu. Witam, dzień dobry. Spotykamy się oczywiście ponownie, mamy swoją współpracę. Tym samym Łukasz jest naszym stałym gościem. W portalu Millink pojawił się twój artykuł o porozumieniu nuklearnym z Iranem, czyli JCPOA, i nazwałeś, czy jest to pułapka, czy narzędzie. I w naszych rozmowach poza anteną i z tekstu można wywnioskować, że w pewien sposób jesteś, no mówiąc wprost, rozgoryczony. Tak faktycznie jest? Jeśli tak, nie, to dlaczego? Ja nie jestem rozgoryczony, absolutnie nie. Znaczy, jeśli chodzi o mnie tylko, tak, to jestem o tyle zadowolony, że udało mi się dość wcześnie przewidzieć, już miesiąc temu, że z kawałkiem, że tak naprawdę nic z tego porozumienia w najbliższym czasie nie będzie i że cała ta afera wokół tego i tak dalej wynikała z zupełnie innych powodów, tak? Wynikała z tego, że Iran zaczął raportować bardzo drobniutki, malutki wzrost gospodarczy, czyli że sankcje najzwyczajniej w świecie przestały działać, amerykańskie, tak? Drugą sprawą było też to, że pojawiły się napięcia właśnie z Międzynarodową Agencją Atomową. No i też niestety tak jakby potwierdziło to informacja z wczoraj z tej agencji właśnie, że Iran już ma dość dużo uranu wzbogaconego do 60%, żeby mieć swoją pierwszą głowicę, bo wystarczy 60%, żeby dokonać testowej eksplozji albo stworzyć taką no, dosyć mało zaawansowaną właśnie bombę atomową, którą by mogli zrzucić wyłącznie z samolotu, z bombowca, lub też ukryto w kontenerze lub na statku, tak? Czyli to sporych rozmiarów, no nie byłaby to głowica, która by się nadawała do pocisku balistycznego w żaden sposób. I widzimy, że to zbliżenie nastąpiło z tych powodów ostatnio, tak? A niestety w piątek 2 września już było widać, że no, po usztywnieniu się stanowiska amerykańskiego Waszyngton odpowiedział, że no niestety, ale odpowiedź Iranu raczej wskazuje na to, że się wycofują, więc no nie uważają tej odpowiedzi ostatniej irańskiej za konstruktywną i mamy impas teraz. Także tak sprawa wygląda. Zacząłeś swój artykuł tak naprawdę od literackich porównań do Tolkiena. Zacząłeś i zakończyłeś. I jednym z takich twoich też, no nie chcę powiedzieć, że wniosków, ale jednak podkreśliłeś to dość znacząco, że twoim zdaniem no Iran za wszelką cenę tak naprawdę będzie dążył do, w cudzysłowie, zdobycia broni jądrowej z prostej przyczyny, że chcąc zachować i pewną pozycję i bezpieczeństwo w regionie, no nie ma tak naprawdę innego wyjścia. Ja bym trochę przemieszał te zdania właśnie, które teraz wypowiedziałeś, dlatego że Iran chce przede wszystkim zdobyć pozycję, na której jest bezpieczny, czyli zachować ustrój polityczny, ciągłość, żeby nie doszło do zmiany władz. Czyli musimy, Łukasz, trochę podkreślić, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo zewnętrzne, ale i także pewien porządek wewnętrzny. Absolutnie tak, dlatego że no, Iran ma bardzo duże problemy z modernizacją swojej armii, też, jak i też gwardii. No, mają ograniczone możliwości tutaj, dlatego poszli w asymetrię, czyli właśnie pociski balistyczne, rakietowe czy też manewrujące oraz bezzałogowce i tam wiele innych właśnie też różnych prostszych systemów. Generalnie rzecz biorąc, gwardia służy dwóm celom w Iranie. Po pierwsze zapewnienia porządku w Iranie, ale ma też oczywiście odnogę, która sił specjalnych, jak i też w ogóle zagraniczną, która właśnie dokonuje operacji zagranicznych poza granicami kraju. Natomiast sama Artesz, czyli armia, jest armią czysto defensywną i Iran właśnie zdaje sobie, bo Iran jest mniej narodem, bardziej cywilizacją, tak? To jest wielonarodowe państwo
I zapewnienie tam spokoju w warunkach, kiedy mamy i zmiany klimatyczne, i kryzys, i tak dalej, no i szczególnie ten, który nadchodzi, czyli energetyczny, może ich nie będzie dotyczył, ale w wielu innych wymiarach będzie. Dla nich to jest zagrożenie. Nawiązując do tego, co powiedziałeś, bo wspomniałeś o kryzysie i pisałeś również o tym, że kryzys będzie przez Iran wykorzystany. Mówimy o kryzysie ze szczególnym tak naprawdę uwzględnieniem kierunku europejskiego. Tak. Ma faktycznie Iran tę siłę, która mu pozwoli na to, aby kryzys wykorzystać? Bo no już poprzednio mówiłeś tak naprawdę i o tym właśnie, że Iran to jest bardziej cywilizacja, ale także o tym, no, że gospodarczo Iran, mówiąc dość kolokwialnie, kładzie się. Kładzie się dlatego, że no nie ma zbyt wiele do zaoferowania Europie, nawet jeśli chodzi o węglowodory. Jeżeli mógłby coś dostarczać, to kondensaty, LPG, ropę naftową, ale no, nasze elektrownie w Europie no nie są napędzane ropą naftową. Także no, musieliby zacząć dostarczać gaz w jakiejś formie. Ku temu no, też nie bardzo mają możliwości. No, my preferujemy jednak dostawy LNG z wielu powodów. A oni no, nie mają jeszcze wciąż żadnego sposobu na to, żeby w takiej formie gaz do Europy dostarczać, więc no, mogłoby to pomóc, ale tylko też na krótką chwilę. Widać było, że jak tylko zaczęły być jakieś przebłyski, że może jednak się dogadają, no to Arabia Saudyjska od razu wyciągnęła kartę, zmniejszam wydobycie. No i wówczas widzieliśmy, że no, ceny już zaczynają lekko drgać do góry. No wiemy, co by się stało, gdyby rzeczywiście wyzwolono irańską ropę na rynek. No, Arabia Saudyjska, która teraz ma absolutnie dominujący głos w OPEC, zrobiłaby wszystko, żeby utrzymać w miarę wysokie ceny. No właśnie, bo a propos kryzysu energetycznego, nie możemy zapominać o tym, że wcale nie wszystkim zależy na tym, aby te ceny wróciły do względnej normy. Oczywiście, że nie. Arabia Saudyjska tutaj ma swoje interesy. Chce modernizować państwo, rozwijać je i potrzebuje ku temu środków. Fundusz suwerenny, który mają, to nie jest studnia bez dna. Bardzo łatwo wydawać pieniądze, a jeszcze łatwiej no, przyssać się do nich i po prostu też no, nie do końca wydawać je tak, jak trzeba. Więc no, oni mają tutaj ku temu swoje zracjonalizowane interesy i cele. No, prawdopodobnie Europa no, będzie musiała przejść przez to. No właśnie, bo odnosząc się do tytułu twojego artykułu, pułapka czy narzędzie? To czyja pułapka, a czyje narzędzie? Bo można tak naprawdę interpretować to na kilka sposobów. Oczywiście. To znaczy tytuł miał bardziej odzwierciedlać pojęcie prawdy emocjonalnej, o której ostatnio mi przypomniał mój dobry kolega. JCPOA tak naprawdę powstało na skutek poprzednich prób porozumienia się Europy z Iranem. Z końcówki 90. wówczas to nie bardzo wypalało jeszcze i początku 2000. Około 2006-2007 jeszcze za Ahmadinejada właśnie to wtedy się załamało, a potem było negocjowane w tle i w końcu pojawiło się jako JCPOA. Więc teraz obecnie Europa tkwi w pewnej pułapce. Nie może nic wynegocjować z Iranem, dlatego że Stany Zjednoczone no, odeszły od porozumienia. Jednocześnie nie mogą odejść od porozumienia, dlatego że być może jakimś trafem, nawet ropa albo cokolwiek innego, co Iran będzie mógł dostarczyć, będzie postrzegane jako towar, może nie pierwszej potrzeby, ale potrzeby strategicznej. I wówczas Instex, czyli ten podmiot, który ma być takim wehikułem do rozliczania właśnie handlu z Iranem, mógłby być uruchomiony. Także no, jest to pułapka, w którą wpadliśmy. Teoretycznie jest narzędziem, które mogłoby nam pomóc w przyszłości przezwyciężyć naprawdę bardzo duże trudności, o wiele większe niż teraz, nawet te, które majaczą nam na horyzoncie. Także no, dlatego właśnie tak ująłem to. No bezwzględnie wydaje się, że faktycznie Iran w pewien sposób próbuje grać nie tylko zresztą z Europą, bo przecież powiedziałbym stały scenariusz, czyli aresztowania, oskarżanie o szpiegostwo obcokrajowców, no to nie są rzeczy, które są nowe. Dążenie do atomu
w chwili, kiedy tak naprawdę Chiny mniej lub bardziej wprost straszą też już atomem, patrząc tak naprawdę na swojego junior partnera, czyli Rosję, na to, co w Chinach też się może zmienić, a o czym rozmawiałem ostatnio z doktorem Niewińskim, no to też tworzy tak naprawdę trochę szerszy obraz. No ostatnio przecież była mowa o tym, że irańskie drony trafią do Ukrainy tak naprawdę, ale oczywiście w arsenale rosyjskim. No aczkolwiek gdzieś tam informacje mówią, że sprzęt dość wadliwy, a obaw świata było dość sporo. Czy można trochę, bo teraz tak mi się na szybko nasunęło, czy Iran trochę nie gra podobnie do Turcji? Oczywiście to inny kaliber jakby i inne umiejscowienie na takiej mapie nie tyle fizycznej, a takiej trochę innej, takiej wirtualnej w naszych wyobraźniach, ale gdzieś tam pewne takie właśnie porównania trochę stety, niestety, no jednak się pojawiają. To jest bardzo dobre porównanie. Szczególnie, dziękuję uprzejmie. Tak, szczególnie jeżeli spojrzymy na historię. Można, bo kojarzysz tą grę taką, w którą dzieci grają, że leci muzyka, jak muzyka się zatrzymuje, to coraz mniej krzeseł jest, prawda? Taka weselna trochę gra, nie? No też trochę weselna. To można byłoby powiedzieć, że w zasadzie Turcja i Iran siedzą na dwóch krzesłach do siebie plecami, a cała reszta świata jest dookoła nich. Też to tak geograficznie wygląda, więc może jakiś tutaj czynnik geopolityczny, ale tak jest. I tak, bardzo podobnie grają, tylko że są oczywiście teraz bardziej pomiędzy, bo też pozycja turecka jest cięższa do określenia, oni bardziej są teraz oportunistami i wykorzystają każdą sposobność i okazję, żeby podnieść swój prestiż i pozycję. Iran czyni podobnie, tyle tylko, że jest ograniczony sankcjami. Gdyby nie był, to mógłbym nawet powiedzieć, że posuwają się do przodu w podobnym tempie i z podobną jakością, choć w innych kategoriach, ale mimo wszystko byłby to podobny poziom. Tak to wygląda. A jak widzisz tak naprawdę tych największych graczy, nie tylko w regionie? Jak ci się wydaje, jak tak naprawdę dalsze scenariusze z ich strony postępowania wobec Iranu będą wyglądały? Czy jest trochę taki pad w tym wszystkim? Znaczy o padzie w regionie, o braku zmian możemy mówić wyłącznie, jeśli chodzi o samo JCPOA, dlatego że odkąd Trump wypowiedział to porozumienie, to zmian właśnie na tej linii nie ma. Natomiast w samym regionie dokonało się zmian dużo. Po pierwsze są to Abraham Accords, które Izrael podpisał z Bahrajnem i Emiratami. Po drugie, Arabia Saudyjska no, została zapewniona, że będzie miała wiodącą rolę w świecie, powiedzmy, legalnego handlu węglowodorami i tak dalej. Tak? Także, że jej pozycja jest zabezpieczona i widzimy, że Arabia Saudyjska bezproblemowo jest w stanie przepychać dalsze swoje projekty, czy to elektrowni jądrowych, czy też tego miasta Neom, czy też wiele innych reform. W Iraku natomiast, no to już jest ostatnie wydarzenie, jakie widzieliśmy, a Sadr sam zrezygnował z polityki, także no scena cały czas się zmieniała, ale pozycja Iranu została zamrożona, także no jest to taki pad, ale bardziej Iran w niego wpadł niż cała reszta. Ale w pewien sposób osłabia to też jego pozycję w prowadzonej grze z partnerami, mówiąc tak dyplomatycznie, zagranicznymi, zwłaszcza pod kątem tej rozgrywki z Europą jednak. Tak, osłabia oczywiście, dlatego że Iran teraz, tak jak już poprzednio mówiłem, no musi się uciekać do mniej dochodowych sposobów sprzedawania ropy i kondensatów i LPG i tak dalej. Także dlatego, że muszą mieszać tę ropę na statkach, jak jest transferowana. Trzeba używać firm, które są tak naprawdę wydmuszkami, słupów, pośredników. Więc no, tutaj muszą udzielać też dużych rabatów. Ich armia ma bardzo duże trudności z modernizacją. Też ciężko im jest zapłacić tak naprawdę za ewentualne zakupy. Dlatego, że no są zmuszeni dedolaryzować się. Jak się dedolaryzują, no to co im zostaje tak naprawdę?
chińska waluta, rosyjska, europejska mogą się uciekać. Teraz będą się jeszcze uciekać do kryptowalut właśnie, żeby ułatwiać transakcje, jak i też do właśnie prania pieniędzy na świecie, czy to w Ameryce Środkowej, Południowej, czy też w Afryce. Także no tak, pozycja Iranu jest o wiele słabsza zdecydowanie. I w związku z tym właśnie, że zostali zagonieni w taki kozi róg, zaczynają eskalować właśnie ku takiej sytuacji, w której no, ja bym się nie zdziwił. Nie chciałbym, żeby tak było, ale nie zdziwiłbym się, jeżeli rzeczywiście poczują, że nie mają wyjścia i muszą dokonać testowej eksplozji jądrowej, żeby pokazać światu, że no słuchajcie, możecie nas obciążyć sankcjami, możecie też je znieść, jeżeli zechcecie, ale już nam nie zagrozicie. Ale spodziewasz się tak naprawdę realnego działania, jeśli chodzi o ten atom, czy będzie też tam sporo propagandy, straszenia, trochę sytuacji podobnej jak z Koreą Północną, gdzie tak naprawdę no, tej pewności do końca nie ma, czy ta broń nuklearna faktycznie tam jest, czy nie? Broń jądrowa w Korei Północnej jest, dlatego że były odnotowywane eksplozje testowe, tak dalej. Także no właśnie to jest to, czego jeszcze w Iranie nie zaobserwowaliśmy, czyli próbnej detonacji. Natomiast Iran ma systemy do wynoszenia jej, także no jest to możliwe. Tak jak właśnie napisałem w tekście, o wiele prościej jest przewidzieć najgorszy scenariusz niż bardziej pozytywne, różne alternatywne wersje tego właśnie scenariuszy na przyszłość. Jeżeli będziemy przygotowani na najgorsze, to wówczas żadne alternatywy nie będą aż takie zaskakujące dla nas. A jeżeli to się wszystko obróci w dobrą stronę, no to hura, miła niespodzianka. Także ja bym w tą stronę patrzył. A to też taka forma pułapki trochę, ten sposób rozumowania. Ja go całkowicie oczywiście rozumiem. Przy czym no, można samemu trochę na siebie sidła założyć, tak? Zakładamy od najbardziej do najmniej prawdopodobnych, czy na odwrót i konsekwencje tego wszystkiego, a z drugiej strony cieszymy się z tego, że nie zrealizował się ten najgorszy. Czy to trochę też nie jest taka pułapka? No właśnie z twojego tytułu. Tak, to jest pułapka, oczywiście, ale każdą pułapkę, jeśli ją zidentyfikujemy, tak, że jeżeli Iran jakimś cudem rzeczywiście wyprodukuje tą broń jądrową, przetestuje ją, w sposób widoczny i taki, że będziemy mieli dowody, że tego dokonał. To jest to dla nas o tyle pułapka, że to pociągnie za sobą no, wyścig właśnie jądrowy w regionie. Jeżeli w regionie, to prawdopodobnie południe Europy też by było zagrożone w końcu. I jeżeli ją zidentyfikowaliśmy, tak, czyli napisaliśmy najgorszy scenariusz, jaki istnieje, wówczas możemy stworzyć na jego bazie narzędzia, które pomogą go złagodzić, a być może mu zapobiec. JCPOA było takim narzędziem. Teraz stało się pułapką. Być może sytuacja na świecie zmieni się na tyle za te 2-3 lata, że będzie można właśnie użyć tej pułapki jako narzędzia. Także tak to może się rozwinąć. Bardzo się cieszę, że to w ten sposób wyjaśniłeś. Niemniej należy jednak, idąc też tym tokiem rozumowania, niestety przyjąć, że broń jądrowa irańska no może się stać realnym zagrożeniem, czy tym samym, czy możemy się zastanawiać, czy nie będzie miał miejsce kolejny tak naprawdę sabotaż zachodnich służb, aby ten program co najmniej spowolnić, a najlepiej cofnąć, nie mówiąc już, że całkowicie zlikwidować. Sabotaże są oczywiście możliwe. Mamy cały czas mieliśmy doniesienia właśnie, że są sabotaże, zabójstwa właśnie naukowców i tak dalej. Natomiast no, prawdopodobnie spowolnić się go będzie zawsze dało, tylko że problem polega na tym, że Iran już ma wystarczająco dużo wzbogaconego uranu do tego poziomu 60%, żeby móc dokonać próbnej eksplozji. Pamiętamy, co się działo, jak Netanyahu trzymał tą wielką kartkę i pokazywał, ile zostało Iranowi czasu do breaking point, tak? Czyli do punktu przełomowego, kiedy już może nie być odwrotu. Ten moment już nastąpił.
30% zupełności wystarcza do wykonania tej trudnej eksplozji. Jeżeli będziemy chciał dokonać dalszego wzbogacenia do 90%, to będzie to, tak jak ostatnio już zresztą wskazywano, kwestia paru tygodni, tam 3-5, coś koło tego. Wprowadzenie tego do gotowego urządzenia, które nazywamy głowicą, zajęłoby no, też niezbyt duży czas, czyli tak naprawdę ile my jesteśmy? Co od tego, że możemy zobaczyć zdjęcie pięknego, wielkiego pocisku, który ma głowicę jądrową, może 2-3 miesiące? W ostatnim akapicie swojego opracowania napisałeś o czymś, co w pewien sposób niestety można nazwać chyba trochę iluzją, czy wręcz utopią, i nie chcę, żebyś tego odebrał jako jakiś atak, ale napisałeś o tym, że no, może warto się też skupić nad pewnym porozumieniem, gdzie napisałeś znaczna część, nie napisałeś wszyscy, ale znaczna część regionu zrzekłaby się posiadania broni jądrowej. Oczywiście napisałeś, że to wydaje się karkołomnym zadaniem, a tak wspominałem, no to takie wizje trochę utopijne, bo już pewne środowiska kiedyś apelowały tak naprawdę, aby doprowadzić do sytuacji, że nikt na świecie takiej broni posiadać nie będzie. No niestety wydaje się to nierealne, bo zawsze pojawi się ten jeden, który jednak będzie próbował przechytrzyć resztę. Oczywiście, to nawet nie chodzi o to, żeby takie porozumienie czy też układ rzeczywiście i faktycznie powstrzymał kogokolwiek przed posiadaniem samej broni jądrowej, bo jest różnica między posiadaniem jawnym i niejawnym, tak? Izrael nigdy nie przyznał i nie przyzna, bo nie wiadomo, nie wiemy, tak? Są tylko przypuszczenia, że ma głowice jądrowe i ile ich ma, tak? Taka sama sytuacja mogłaby nastąpić w takim układzie, pakcie powiedzmy, czy też porozumienie, jakkolwiek by tego nie nazwać. Chodzi o zmniejszenie stopnia wrogości, obniżenie temperatury. To, że będą mieli te zasoby w piwnicy, no to jest inna sprawa. Taka deeskalacja napięć w regionie? No trochę tak. No. Wiadomo, zasłona by opadła, gdyby naprawdę już któryś z nich, z tych państw aktorów poczuł, że no, to jest jego chwila, teraz może przełamać tę sytuację, w której się znalazł i poprawić swoją pozycję w regionie. No ale na jakiś czas by taka kurtyna działała. A nasuwa mi się też to pewnego rodzaju porównanie. Zbliża się zjazd w Chinach. Komunistyczna Partia Chin będzie debatować, że tak powiem. No, pojawi się też kwestia chociażby przyszłości Xi. No i teraz pytanie. Putin tak naprawdę tym, co robi również w Ukrainie, czasem mamy wrażenie, że mówiąc kolokwialnie, leci trochę po bandzie i właściwie chyba gdzieś tam stwierdził, że za bardzo już nie ma też za dużo do stracenia. Wiek, być może i stan zdrowia, jak i być może chęć przejścia do historii, trochę jak Neron, u niego zwycięża. I pytanie, bo to takie właściwie dwa porównania, Rosji do Chin, a dalej Chin też do Iranu, a być może i samej Rosji do Iranu. Bo to tak naprawdę może się okazać, że mamy trzy podobne jakby ośrodki, które zaczynają dość podobnie postępować. Czy przewidujesz, że w Iranie też może być taki scenariusz, że ktoś stwierdzi, że też niespecjalnie ma za dużo do stracenia i też można właściwie świat tak naprawdę szantażować, straszyć i chociażby no, prowadzić taką trochę wojnę psychologiczną, zastraszać te społeczeństwa, no stara metoda, aby w końcu właściwie ocierająca się o terroryzm, aby te społeczeństwa występowały przeciwko własnym rządom i poprzez po prostu no strach, powtórzę to po raz enty, domagały się jednak zmiany kursu politycznego własnego państwa. Czy podsumowując trochę, czy w Iranie też jest gdzieś możliwy taki scenariusz? Ten scenariusz już się realizuje. 21 lat temu wciąż jeszcze prezydentem Iranu był Khatami. Niestety wówczas doszło do zamachów na WTC. I całe zbliżenie się, to co majaczyło na horyzoncie, że być może jednak Zachód jakoś się dogada z Europą i być może troszkę nawet ze Stanami, no to upadło.
Od tamtej pory przez kolejne jakieś 5-6 lat Iran próbował ocenić stopień zagrożenia. Oczywiście pochował wszelkie dowody, jakie mógł pochować na temat swojego militarnego programu jądrowego. No ale niestety no, okazało się właśnie tam w 2006-2007, że miał taki program. I od tamtej pory właśnie, czyli teraz powiedzmy na około 15 lat, tak, Iran realizuje to. I będzie to narastało w najbliższej przyszłości. Łukaszu, trochę podsumowując naszą rozmowę, bo tak jak wspominałem wcześniej, właściwie rozpocząłeś artykuł i w pewien sposób zakończyłeś też no, literackim nawiązaniem do Tolkiena, do pierścienia, który Frodo zakładał na palec, no pewnej takiej totalnej władzy? Nawiązałem do Władcy Pierścieni, Pierścienia, jak i też Pieśni Nibelunga, dlatego że teoretycznie, tak bardzo prostolinijnie patrząc, w obydwu dziełach pierścień ma być symbolem władzy, czy też narzędziem władzy, być może absolutnej, albo po prostu przeogromnej. Ale trzeba też zawsze myśleć, co skłania ludzi i państwa, tak naprawdę państwa to ludzie przecież, tak, do pewnych działań, które mają dodać im władzy. No, lęk, strach. Także no, pierścień jest też symbolem słabości, lęku i dlatego też nawiązywałem do tego, że Iran no, boi się o swoją przyszłość, boi się o ciągłość ustrojową, boi się o ciągłość władzy, boi się, że dojdzie do przewrotu, który zmiecie wszystko to, co zostało dotychczas osiągnięte. I jeżeli z jednej strony widzimy, że ktoś by powiedział, no Iran dąży do dominacji w regionie i tak dalej, no z jednej strony tak, ale z drugiej strony też dąży do dominacji tak naprawdę nad własnym społeczeństwem i nad porządkiem, który stworzyli. Zazwyczaj starałem się każdy odcinek kończyć jakimś pozytywnym elementem, ten może wyglądać wręcz przeciwnie, tak, bo mamy taki trochę wniosek, że mamy pokaz siły poprzez, czy raczej powodowany lękiem i strachem, aczkolwiek można to też interpretować w ten pozytywny sposób, że zazwyczaj te pokazy siły niestety, ale wynikają z jakiejś małości. To znaczy ja mam pewien pozytywny akcent tutaj, jeśli mógłbym wtrącić jeszcze na koniec. Otóż Iran ma jako państwo, kultura, cywilizacja ma piękną zdolność, no, którą dużo osób przeklina, tak? Mianowicie są w dużo lepiej przygotowani do tego, żeby przeżyć, zdzierżyć porażkę, aniżeli zwycięstwo. Właśnie oni mają, inaczej nie potrafią odpowiednio wykorzystać zdobyczy i zwycięstw, czy to z powodu ograniczeń, czy też z powodu ich, w cudzysłowie, kodu kulturowego. Natomiast porażki są w stanie przezwyciężyć i są w stanie z nimi żyć często o wiele lepiej niż społeczeństwa zachodnie. U nas sukces odgrywa ogromną rolę, a porażka jest tragiczna. U nich porażka jest często rozumiana bardziej metafizycznie, mniej konkretnie. Są bardziej świadomi, jak wiele czynników wpływa na porażkę, więc tak jakby wskazywanie winnych u nich wywołuje zupełnie inne skojarzenia, inne spektrum, jest w innym spektrum pojmowania niż u nas. Także gdyby jakimś cudem coś się zmieniło, trajektoria Iranu poszłaby w zupełnie inną stronę, to nie znaczy, że to państwo by się zapadło, rozpadło, tylko prawdopodobnie mielibyśmy do czynienia z kolejną erą Iranu. Tylko nie wiem jaką. Także ja też jestem optymistą, nie tylko pesymistą. Takie porównanie trochę mi się nasunęło, że chyba trochę są podobni do nas, bo my też najczęściej mamy taką dziwną mentalność do świętowania porażek, a nie zwycięstw. Tak, romantycy Bliskiego Wschodu i Europy Środkowo-Wschodniej, zgadza się. Tak jest. Łukasz, bardzo się cieszę z twojej kolejnej wizyty, bo przybliżasz nam tak naprawdę zagadnienia nie tylko kraju, ale jak sam podkreślasz, cywilizacji, którą znamy tak naprawdę bardzo mało, tym bardziej nie rozumiemy, a czym więcej tak naprawdę będziemy rozumieć, tym lepiej
będziemy wiedzieć tak naprawdę, czego się spodziewać, jakie mogą być scenariusze. No i przybliżasz nam dzięki temu wszystko, co jest z Iranem, a właściwie i z całym regionem związane. Także bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście Łukasza jeszcze niejednokrotnie będziemy gościć i dzięki temu zagadnienia z tamtego regionu świata wszystkim nam przybliżać. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Łukasz Przybyszewski z Abkhazid Foundation Fund. Dziękuję Arturze, dziękuję Państwu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.